Edyta Nawrocka, witam Państwa 26 kwietnia. Zapraszam na serwis informacyjny. Już za kilka miesięcy może ruszyć budowa trzech nowych budynków komunalnych na Podzamczu, Nowym Mieście i Białym Kamieniu. Władze miasta wskazują kolejne lokalizacje, m.in. na Podzamczu i Szczawienku. Gmina złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ponad 200 mieszkań przy ulicy Jana Pawła II, Staszica i Wiejskiej. Wszystkie lokalizacje uzyskały prawomocne pozwolenia na budowę. Czekamy na ocenę naszych wniosków. Jest to niezwykle ważne, ponieważ te wnioski pozwoliłyby nam i umowa podpisana na uzyskanie 30% dotacji do kosztów budownictwa w tych trzech lokalizacjach. Mieszkania, jak mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, potrzebne są natychmiast ze względu na prowadzone i planowane wyburzenia domów, które są w bardzo złym stanie. Dla mieszkańców tych domów musimy znaleźć mieszkania. Nie możemy ich znaleźć w budynkach, które za chwilę też będą podlegały, że tak powiem, wyburzeniu, więc trzeba tworzyć nowe mieszkania, a analiza, którą przedstawił zespół kierowany przez pana Marka Małeckiego z moim udziałem, wyraźnie wskazuje. Koszty renowacji mieszkań w starym budownictwie w Wałbrzychu sięgają poziomu, który pozwala na wybudowanie z dotacją nowych mieszkań. Stąd cały pomysł budownictwa komunalnego w naszym mieście, przypominam, nie socjalnego, komunalnego. Gmina szuka kolejnych lokalizacji pod budynki komunalne, co nie jest łatwe, bo jak ocenia prezydent, niektóre dzielnice są tak zdegradowane, że nie można znaleźć tam ani jednego dobrego miejsca na postawienie budynku komunalnego. Ale są już pewne plany. Jedną z lokalizacji to jest ulica Kuzarska przy Podzamczu, ale również okolice Szczawienka, okolice Białego Kamienia, okolice Nowego Miasta. Przede wszystkim na Nowym Mieście będziemy starali się wypełnić plomby po wyburzonych przed wieloma laty budynkach jako rezultat szkód górniczych. Jeżeli dotacja zostanie przyznana, budowa na ulicy Jana Pawła II, Staszica i Wiejskiej może według planów rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia. Od 1 maja autobusy komunikacji miejskiej jeździć będą do Boguszowa Gorc. Jest to wynik porozumienia pomiędzy gminami Wałbrzych i Boguszów Gorce w ramach współpracy wewnątrz aglomeracji wałbrzyskiej. Na nowej trasie kursować będzie autobus linii numer 2. Z Wałbrzycha pojedzie on z ulicy Broniewskiego na Piaskowej Górze przez Armii Krajowej i Nowy Świat. W Boguszowie zatrzymywać się będzie na wszystkich przystankach, jakie są po drodze, dojeżdżając aż do pętli przy ulicy Traugutta. Zapotrzebowanie zdaniem władz Boguszowa Gorc jest tak duże, że w dni robocze autobusy kursować będą 20 razy, średnio co godzinę. Potwierdziło to badanie potoku pasażerów, którzy dotychczas korzystali z komunikacji prywatnej. Dziennie w jedną i w drugą stronę korzysta po około 1500 osób z komunikacji zorganizowanych. W związku z tym liczba mieszkańców, która korzysta, jest tak duża, że nie mogliśmy też pozwolić sobie na to, żeby było to 8 czy 10 kursów w dzień powszedni, ponieważ wówczas wprowadzenie tego rozwiązania nie miałoby większego sensu. Pojawienie się nowego przewoźnika budzi wiele wątpliwości wśród prywatnych przedsiębiorców, którzy realizowali dotychczas kursy na tej trasie. Burmistrz Boguszowa Gorc uspokaja, że nikomu nie chodzi o zlikwidowanie prywatnego transportu. My chcemy wprowadzić dodatkową usługę. Nikt nie chce prywatnych przewoźników wykreślić, ponieważ nawet tymi 20 kursami dziennie nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich potrzeb mieszkańców. Natomiast chcemy dać możliwość wykonania wyboru mieszkańcom. Jeżeli będą chcieli korzystać z autobusów tych dużych, no to będą z nich korzystali. Jeżeli będą chcieli skorzystać z prywatnego przewoźnika, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tego typu transportu skorzystali. Komunikacja z Wałbrzycha już kiedyś docierała do Boguszowa Gorc, jednak w wyniku wielu problemów przedsięwzięcie zakończono. Dlaczego teraz ma być inaczej? Inne czasy, inni ludzie, inne idee i inna efektywność. Stąd też po pierwsze zrealizowanie założenia, że funkcjonujemy jako aglomeracja wałbrzyska, a więc projekt sprzed półtora roku, który jest w gronie wójtów, burmistrzów z udziałem prezydenta Wałbrzycha jako lidera aglomeracji jest realizowany. Nowa komunikacja w Wałbrzychu okazuje się być tak atrakcyjna, że zainteresowane współpracą są także inne gminy w okolicy. Czekamy w tej chwili na decyzję władz Głuszycy i Czarnego Boru i Mieroszowa. Wałbrzych jest gotowy na rozszerzenie sieci połączeń na te gminy. Nowy rozkład jazdy, który obowiązywać będzie od 1 maja, dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.
Po raz pierwszy w Wałbrzychu zorganizowany został maraton biblijny. Całodniowe czytanie Pisma Świętego odbyło się w kościele pod wezwaniem aniołów stróżów. Jest to ważna z punktu widzenia Kościoła inicjatywa, która pozwala przybliżyć wiernym ideę czytania Pisma Świętego. Maraton polegał na tym, że wszyscy chętni mogli przyjść do kościoła i włączyć się aktywnie w czytanie poszczególnych rozdziałów. Jako pierwszy rozpoczął prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Wzięliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokój. W akcję włączył się także proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Waldemar Szczugieł, przez co pokazał, że Pismo Święte łączy różne wyznania. Myślę, że jest to bardzo ważne wydarzenie z tego względu, że Biblia jest takim elementem łączącym. Pragnę podkreślić, że jest z nami również tutaj podczas maratonu obecny ksiądz Waldemar Szczugieł, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wałbrzychu, a więc również ten wymiar ekumeniczny, można powiedzieć, ponad podziałami, jeżeli chodzi o lekturę Pisma Świętego. Akcja ogólnie wpisuje się w niedawno zakończony tydzień biblijny obchodzony w całej Polsce. Ma na celu właśnie propagowanie lektury Biblii. Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i pójdź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Obecni byli również m.in. przedstawiciele wałbrzyskich mediów, policji i straży miejskiej. Do wieczora na wspólnym czytaniu spotkać można było także delegacje ze szkół oraz chętnych do czytania parafian. Duchowni podkreślają, że zależy im na rozpropagowaniu idei czytania Pisma Świętego nie tylko podczas liturgii kościelnych. Wierni zawsze są zachęcani do tego, aby również w swoich domach czytać Pismo Święte, sięgać do tej lektury. W myśl słów, które wypowiedział święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dla chrześcijanina Pismo Święte to właśnie księga objawienia, księga, w której znajduje wskazówki do życia i stąd konieczność tej lektury, żeby właśnie w 100% spełniać wymagania religii. Maraton zakończył się wieczorem celebracją mszy świętej. Na początku maja czekają nas jeszcze dwie premiery w Teatrze Dramatycznym poświęcone dwóm ważnym wydarzeniom historycznym. Będą one miały inny charakter niż typowe spektakle. W sobotę 4 maja odbędzie się premierowy pokaz projektu performatywnego Konstytucja RP reżyserowanego przez Łukasza Dudę, znanego z teatralnej dekonstrukcji. W sobotę 11 maja zobaczymy kolejny projekt performatywny tego samego reżysera – Postulaty sierpniowe. Wstęp będzie bezpłatny. Jak mówi Sebastian Liszka, twórcy szukali tekstów kanonicznych dla współczesnego Polaka, wokół których koncentruje się życie publiczne, nie religijnych, ale tych z kalendarza obywatelskiego. Konstytucja jest tekstem, jest aktem prawnym, ustawą zasadniczą, najważniejszą w Rzeczpospolitej, ale jest też tekstem. On też ma swoją dramaturgię, swoje charakterystyczne pojęcia, swoją, to nazwać, jakąś wewnętrzną logikę. Jest też niezłym literacko tekstem, trzeba przyznać. Jak mówi reżyser, chciał uniknąć akademii, choćby nawet optymistycznej, a nie martyrologicznej, historycznych kostiumów związanych z Konstytucją 3 maja, przebierania się za Stanisława Augusta, sztandarów i szablonowego patriotyzmu. Dlatego w sztuce o Konstytucji pojawią się bohaterowie kreskówek. Kiedy oglądamy bajki, kiedy oglądamy filmy animowane, to właśnie superbohaterowie są tymi, którzy przestrzegają wszelkiego rodzaju prawa i wszelkiego rodzaju zapisy. Natomiast nie do końca my jako ludzie tego dokonujemy. W związku z tym postanowiliśmy zmierzyć się z czymś takim, że w tym performensie będą brały udział takie postaci jak Dorotka, jak Kapitan Ameryka, jak Robin, jak Królowa Śniegu, jak Królewna Śnieżka. Postulaty sierpniowe ma natomiast odczytać młodzież, która urodziła się już po tamtych czasach i niewiele o nich wie. Młodzi ludzie spotkają się nie na scenie, ale w największym pokoju gościnnym biurowej części teatru. Spektakl trwa godzinę i 15 minut. My to roboczo nazwaliśmy Młodzi przyszli bezrobotni. Oni tak naprawdę nie mają za bardzo chyba szans na to, żeby wejść na rynek pracy, jeśli bardzo mocno nie będą skupiali się na tym, co chcą zrobić, a widząc po pewnych sytuacjach i po pewnych działaniach,
wszystko wskazuje na to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że tak naprawdę nie będą mieli co robić, a na pewno nie to, co sobie wymarzą. To wydarzenie ma być raczej spotkaniem niż pokazem z niewielką liczbą widzów i z podziałem na 10-osobowe grupy. Potem w maju i w czerwcu wróci czas premier dla dużej widowni. Będzie też nocny spektakl w amfiteatrze. Do końca sezonu widzowie zobaczą 4 premiery. Związany z rocznicą wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku spektakl W samo południe, z okazji Dnia Dziecka spektakl Pawła Świątka Znikające szkoły, a potem spektakl Arkadiusza Buszko Miasto Duchów. Projekt, który będzie wspólnym dziełem miasta i teatru, drugi już projekt plenerowy, to Miasto Duchów w realizacji Arkadiusza Buszko z ogniami, z artystami zawodowymi i niezawodowymi w amfiteatrze tuż po Dniu Dziecka. A na zakończenie sezonu Michał Walczak, znany z Kopalni i Piaskownicy, zrealizuje autorski kabaret Grozy. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę o likwidacji szkoły 31, szkoły podstawowej. Uchwała ta zamyka procedurę likwidacji szkoły. Funkcjonowała ona na Rusinowej, na osiedlu górniczym. Potem została przeniesiona na ostatni rok do budynku szkoły numer 22 przy 11 listopada. Gmina dopłaciła w ostatnim roku szkolnym 500 tysięcy do utrzymania tej szkoły właśnie na 11 listopada. Teraz po przyjęciu uchwały o likwidacji uczniowie, kilkudziesięciu uczniów, którzy byli uczniami tej szkoły, zostaną przeniesieni za decyzją rodziców do szkoły numer 22. Tam też ma znaleźć pracę część przynajmniej pracowników zlikwidowanej szkoły. W budynku po szkole 31 na Rusinowej ma powstać Dom Pomocy Społecznej. Prace już się rozpoczęły. Do tej pory słyszymy głosy niezadowolonych rodziców z likwidacji szkoły 31, ale ostatecznie uchwała zamknęła procedurę. Szkoły 31 już nie ma. W mijającym tygodniu dwie ciekawe informacje, z którymi chciałem się z Państwem podzielić, najbardziej uderzyły mnie, jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszym mieście. Pierwsza z nich to taka, że z mapy Wałbrzycha zniknie sporo kamieni. Zniknie to w sposób całkowicie dosłowny, zostaną one zburzone, zrównane z ziemią, ale nie musimy się niepokoić tym faktem, ani o to martwić, ponieważ znikną tylko te najbardziej zniszczone kamienice, które nadawało się już naprawdę do rozbiórki, a nie do tego, by wkładać w ich remont zawsze potrzebny generalny grube tysiące czy miliony złotych. Zamiast wyburzonych budynków w wyznaczonych miejscach powstaną po raz pierwszy od wielu lat pierwsze nowe budynki komunalne, które będzie wznosiło miasto, i w tych mieszkaniach o niebo lepszych standardach niż te, które które znajdowały się w wyburzonych kamienicach, znajdą miejsca, swoje miejsce w naszym Wałbrzychu nowi lokatorzy, ci, którzy nie zalegają z czynszami, ci, którzy nie niszczą tego wszystkiego, co się wokół nich znajduje. Drugą ciekawą informacją, taką już ciekawostką na koniec tygodnia, jest fakt, że w Google Street View, to są takie mapy, które możemy odnaleźć w internecie, po najechaniu na Wałbrzych i maksymalnym przybliżeniu znajdujemy się tak naprawdę wprost na ulicach naszego miasta. Z kilkudziesięciu tysięcy zdjęć są zostawione panoramy największych ulic, ale także tych mniejszych Wałbrzycha. Warto zajrzeć, bo być może znajdziemy na nich niejednego swojego sąsiada.
polecam. Jest to ważna informacja dla wszystkich miłośników plastyki w Wałbrzychu i nie tylko, a jest to naprawdę spora grupa, co widać po liczbie osób odwiedzających wystawy w Zamku Książ. Chodzi o to, że do centrum miasta wraca Biuro Wystaw Artystycznych. Zapewne starsi Wałbrzyszanie pamiętają, że około 15 lat temu Biuro Wystaw Artystycznych znajdowało się przy ulicy Sienkiewicza i spacerując po centrum można było wejść, obejrzeć wystawę malarstwa, rzeźby czy innych form sztuki. I teraz ta możliwość powraca. Nowa galeria będzie się mieściła przy ulicy Słowackiego 26. Tam w tej chwili jest remont. Galeria ma być otwarta, tak jak zapowiadała dyrektorka BWA Alicja Młodecka, na początku lipca. Pierwsza wystawa, która się tam znajdzie, którą będzie można oglądać, to wystawa holenderskiej artystki zajmującej się pracą z papierem. Ona między innymi wystawia swoje prace w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Także po prostu podwoi się możliwość obserwowania tego, co dzieje się we współczesnej sztuce, bo pomieszczenia BWA w Zamku Książ będą pełniły swoją dotychczasową formę, a mieszkańcy zyskają dodatkową powierzchnię wystawienniczą w nowym Biurze Wystaw Artystycznych przy ulicy Słowackiego 26. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych, Piłsudskiego 50.